Mój synek ma już 5,5 miesiąca. Wydaje mi się, że jest to idealny moment, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące rozszerzania diety. Tak jest, wszystko się zgadza. Dzisiaj skorzystamy z wiedzy naszych ekspertek i dowiemy się, jak bezpiecznie i zdrowo wspierać maluchy w pierwszych próbach samodzielnego jedzenia i picia. Ja przyjmuję kuchnię, z czego bardzo się cieszę, a Ty, Ania? Lecę do naszych ekspertek. A są z nami Magda Zujewicz, fizjoterapeutka pediatryczna i Marcelina Przeździęk, czyli neurologopeda. Dzień dobry. Dzień dobry. No to dziewczyny, słuchajcie, zacznijmy od początku, chronologicznie. Czy jest taki idealny moment, w którym możemy już zacząć rozszerzać dietę? Zgodnie z rekomendacjami Światowej Organizacji Zdrowia i Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii Dziecięcej, my możemy rozszerzać dietę od 17 do 26 tygodnia życia, czyli po skończonym 4 miesiącu, a jakby w okolicach tego 6 miesiąca. Mówimy tutaj o dzieciach karmionych wyłącznie piersią, takie są rekomendacje, ale to nie znaczy, że po tym skończonym 4 miesiącu dziecko jest już na to gotowe, bo o tej gotowości można kilka słów więcej powiedzieć. Bardzo ważne jest, żebyśmy podczas rozszerzania diety podążali też za dzieckiem i obserwowali, czy jest na to gotowe. Jest kilka oznak gotowości. Pierwszym takim najważniejszym dla mnie jako fizjoterapeutki jest samodzielny siad z podporem. Ale o tym sobie za moment powiemy więcej. Pokażę Wam pozycję, co zrobić, jeżeli maluch nie siedzi, ponieważ przeciętne niemowlę w wieku 6 miesięcy jeszcze nie siada. Kolejnymi takimi oznakami gotowości dziecka do rozszerzenia diety to jest zanikanie odruchu chwytania, czyli mam tutaj na myśli, że maluch potrafi samodzielnie chwycić pokarm i otworzyć rączkę. Wiąże się to z zanikaniem odruchu chwytania. Kolejną oznaką gotowości jest zainteresowanie jedzeniem. I jeszcze jedną oznaką jest brak pojawiania się odruchu wypychania pokarmu z buzi malucha. Odruch wypychania. To bardzo ważna neurologopedyczna kwestia. Pamiętajcie też, że na samym początku, kiedy rozszerzamy dietę, dziecko będzie z tej łyżeczki próbowało ssać. I tak będzie ten odruch wypychania. To jest reakcja adaptacyjna, która przez pewnie pierwszych kilkanaście prób może występować, ale wraz z czasem i nabywaniem doświadczenia będzie po prostu zanikać. A jeśli chodzi o tą pozycję, co wtedy, kiedy dziecko nie siedzi samodzielnie? Jeżeli maluch samodzielnie nie siada, najlepiej jest posadzić go na swoich kolanach. Pokażę Wam teraz tą pozycję. Taką najprostszą pozycją jest posadzenie sobie malucha bokiem do siebie, tak żeby miednica dziecka znajdowała się między naszymi nogami. Nóżki dziecka są stabilnie podparte wtedy o nasze udo. Miednica, tak jak mówiłam, jest stabilna, a co za tym idzie, stabilna jest również obręcz barkowa i główka. Bo tutaj musimy pamiętać o tym, że jeżeli miednica nie będzie stabilnie podparta, to ta kontrola głowy i obręczy barkowej również jej nie będzie, a to się oczywiście wiąże z przełykaniem i pobieraniem pokarmów. Więc ta pozycja jest taka najbezpieczniejsza do rozszerzania maluchowi diety. Co ważne, to jest pozycja bardzo doskonała dla karmienia łyżeczką, dla takiego sposobu rozszerzenia diety, ale już pamiętajmy, że o sposobie BLW też mówimy, czyli wtedy, kiedy dziecko może samodzielnie chwycić, wziąć do rączki kawałek, ale wtedy ta gotowość będzie wiązała się z tym, że rzeczywiście chcemy, aby dziecko już stabilnie siedziało, bo możemy je wtedy posadzić, powinniśmy nawet posadzić je w krzesełku. No to mamy sporo informacji, jeśli chodzi o rozpoczęcie rozszerzania diety i o gotowość, a przechodząc dalej, w takim razie bo tam patrzę w stronę Justyny, bo ładnie pachnie. Co możemy podać takiemu maluszkowi? Mamy dwa sposoby rozszerzania diety. Metoda tradycyjna z wykorzystaniem łyżeczki. Wtedy podajemy pokarm puree, gładki, zmiksowany. Zaczynamy od warzyw, żeby kształtować dobre nawyki żywieniowe. Ale oczywiście mamy też sposób BLW, kiedy to właśnie maluch chwyci sobie odpowiednio przygotowany wcześniej pokarm do tego, żeby wprowadzić do jamy ustnej i próbować samodzielnie zjeść. Ale najczęściej mamy rozszerzenie diety w sposób mieszany, wykorzystując i jedną, i drugą metodę. Temat jedzenia jeszcze na pewno rozszerzymy u Justyny, ale kontynuując, oprócz posiłków mamy też napoje, mam na myśli oczywiście wodę. Możemy podawać już dzieciaczkom wodę od 6 miesiąca, tak? Wraz z początkiem rozszerzenia diety podajemy wodę, musimy dobrać do tego odpowiedni kubek i my tutaj mamy dzisiaj kubek z rurką, specjalnie przystosowany dla małych buziaczków. Od 6 miesiąca. Rurka specjalnie zaprojektowana z miękkiego silikonu ze specjalnym ogranicznikiem i o właściwie takiej odpowiedniej długości.
Na początku dziecko będzie z tej rurki ssało, ale potem będzie się uczyło tego dojrzalszego sposobu picia. Co ważne, należy po prostu powiedzieć, że mitem jest, iż obcinamy tą słomkę. No dlaczego? Zaworek nie jest bez powodu tutaj w konstrukcji takiego kubka, bo chodzi o bezpieczeństwo, czyli bezpieczeństwo przed zakrztuszeniem w trakcie tych pierwszych prób picia. No bo maluszek musi się nauczyć, to może być reakcja adaptacyjna, ale to jest dodatkowe dla nas bezpieczeństwo. Coś, co mamy właściwie najbardziej się przejmują tym, prawda? Bo myślą o bezpieczeństwie w trakcie rozszerzenia diety, a przede wszystkim o tym, że dziecko może się też zakrztusić. No i co wtedy, Magda? Jeżeli dojdzie do zakrztuszenia, oczywiście pokażę Wam teraz taką pozycję rekomendowaną przez ratowników medycznych. Wygląda ona w ten sposób, że układamy sobie malucha na swoim udzie. Bardzo ważne jest podparcie główki dziecka. O tym zawsze musimy pamiętać. Zobaczcie, maluch musi być pochylony i bardzo energetycznie nasadą dłoni wykonujemy 5 takich uderzeń i wtedy najczęściej pokarm zalegający wypada na zewnątrz. Co ważne, nie chcemy Was straszyć, broń Boże, ale warto powiedzieć, że czymś innym będzie. Zakrztuszenie i wtedy takie ratowanie, można powiedzieć, oddechu dziecka, co się bardzo rzadko zdarza, ale musimy być na to przygotowani, ale my mówimy też o takiej reakcji adaptacyjnej, czyli wtedy, kiedy dziecko się zakrztusi i zacznie kaszleć albo po prostu wypluwać to, co w jamie ustnej jest. Tak się dzieje na początku rozszerzenia diety. Dlaczego? Dlatego, że po prostu jama ustna dziecka musi się nauczyć innego pokarmu, innej faktury, innej struktury, język musi zacząć inaczej pracować niż do ssania. W związku z tym dajmy też, pamiętajmy o tym, żeby dać dziecku czas na taką naukę i doświadczanie powoli. Bądźmy przy dziecku, bądźmy uważni, obserwujmy i sprawdzajmy właśnie te oznaki gotowości, którą też konsystencję możemy już dziecku podać. No to teorię mamy już za sobą, chyba czas na praktykę, bo u Justyny tak pięknie pachnie. Justynka, co tam przygotowałaś dla naszych maluchów? Opowiadaj. Zapraszam, zapraszam. Jest bardzo prosto, smacznie i zdrowo. I właśnie polecam kierować się zasadą, żeby to na początek były rzeczy bardzo proste, lokalne, sezonowe. Tak naprawdę ja dzisiaj skupiłam się głównie na dyni i na ziemniakach. Są one w wersji pieczonej i to jest świetna opcja. Pieczone warzywa, proszę bardzo, można próbować, można testować. To jest świetna opcja, żeby właśnie zrobić bardzo proste danie BLW do łapki. Jeżeli nasze dzieciaki nie są jeszcze gotowe na BLW, to właśnie możemy to sprawdzać. A z takich pieczonych warzyw bardzo łatwo i szybko możemy na przykład zrobić krem. Można je rozgnieść widelcem, dodać odrobinę wody z gotowania brokuła, makaronu czy jakiś rosołek. I mamy tak naprawdę dwa w jednym, bo mamy taką a la zupkę krem, a też możemy już powolutku właśnie próbować BLW i jedzenie do łapek. Też na przykład jestem wielką fanką kulek z ryżu. To jest bardzo fajne rozwiązanie. Też możemy sprawdzić, czy nasz maluszek jest już gotowy i czy samodzielnie jest w stanie to sobie chwycić i trafić do buzi. No i też nie tylko ważne jest, co podajemy, ale w czym. To wszystko też musi pięknie wyglądać, musi zachęcać, musi być apetyczne, a te talerzyki są naprawdę bardzo ładne, atrakcyjne, ale też praktyczne, bo mają przystawki, nie odrywają się tak łatwo od stołu czy od tej tacki przy krzesełku. A chyba każda mama doskonale zna te rzuty talerzami, to jedzenie rozsypane wszędzie, więc naprawdę to jest bardzo praktyczne rozwiązanie. Oczywiście te naczynia są wykonane z bezpiecznych materiałów, możemy je też myć w zmywarce, co jest super ułatwieniem. No i Ania, świetnie, że sięgnęłaś po ten śliniak, bo uważam, że to jest naprawdę hit. My już o tym śliniaku, co prawda w innej wersji kolorystycznej, mówiłyśmy w poprzednim sezonie Canpol Ladies z Anią Dereszowską. Ania tutaj nazwała ten śliniak, że to jest śliniak z rynienką, ale jest to naprawdę praktyczne rozwiązanie. Nic się nie zmarnuje. Tak, no ale też ta przestrzeń dookoła, no powiedzmy, że jest bardziej czysta. Dziewczyny, pytanie mam, no bo ja powoli wchodzę w ten temat rozszerzania diety i o ile nie mam problemu z takimi papkami, bo rozumiem, że to możemy podawać od samego początku, ale kiedy mogę już podawać maluchowi no takie bardziej kształtne jedzenie? Mhm, czyli sposób BLW, pamiętajcie, ja powiem ze swojej działki jakby to, że musi być on odpowiednio przygotowany, ten pokarm musi być odpowiednio przygotowany, tak zwany finger food, po to, żeby dziecko właśnie można. Nie obcinajmy na przykład łodyżek od brokuła, bo to jest świetna opcja, żeby trzymać tego brokuła. Tak, dokładnie, ale też bardzo ważną zasadą wprowadzenia sposobu jedzenia BLW jest to, żeby dziecko samodzielnie, już stabilnie siedziało, bo robimy to w krzesełku.
Bardzo ważnym aspektem sposobu rozszerzania diety metodą BLW jest pozycja. Dziecko musi samodzielnie siedzieć, aby była dobra kontrola głowy i tułowia. I zobaczcie, będzie siedziało w krzesełku, damy radę? Jasne, oczywiście. Aby dziecko prawidłowo rozszerzało dietę siedząc w krzesełku do karmienia, musi utrzymywać pozycję prosto. Natomiast jeżeli pochyli się, żeby sięgnąć sobie jedzenie, to również musi do tej pozycji potrafić wrócić. Jeżeli obserwujemy, że maluch nie radzi sobie ze zmianą pozycji, to znaczy, że to jeszcze nie jest ten moment, żeby wsadzić go do krzesełka do karmienia. Zwróćcie uwagę, że idealne krzesełko do karmienia musi mieć podnóżek po to, aby maluch stabilnie podpierał swoje stopy. Dzięki temu miednica jest stabilna i cała góra również. Jako mama wiem, że idealne krzesełko do karmienia również fajnie jakby było mobilne, ale takie, które łatwo wyczyścić i takie, które nie będzie pochylało się do tyłu, czyli musimy utrzymywać tą pozycję pionową. Najprostsze rozwiązania są najlepsze. Ojej, informacji no właśnie, ja bym zalecała przy tym rozszerzaniu diety dużo spokoju i takiego też zaufania do tego malucha. Wiem, że może brzmi to dosyć dziwnie trochę, ale zwłaszcza w tej metodzie BLW naprawdę nie bójmy się i próbujmy. I kierujmy się taką ideą, że to po prostu dziecko dołącza do naszego stołu. Jedzmy wspólnie, jedzmy razem. Zobaczcie, te ziemniaki, one są z ziołami. Nie ma tutaj oczywiście soli, unikamy cukru, ale jak najbardziej to jedzenie musi mieć smak, więc nie bójmy się pozostałych przypraw. No i jedzmy wspólnie, dziewczyny. Jedzmy zdrowo, bo to rozszerzanie diety to może być naprawdę fajna przygoda i przede wszystkim zdrowa przygoda. Ja chyba nie mam już pytań, bo powiedziałyśmy dzisiaj naprawdę bardzo dużo i bardzo dużo informacji, ale jeśli wy macie jakieś pytania, to zapraszamy do komentowania. I serdecznie zapraszamy na kolejne odcinki Campo Ladies, Campo Ladies. Do zobaczenia. Smacznego.